To na pierwszy ogień, panie Rafale. Na pierwszy ogień to trzeba się zabezpieczyć. Nie wiedziałeś o tym? Dobrze, to fakt. Konkretnie możemy przypinkę zrobić tutaj do widzów. Ja nie. Akcja. Witamy serdecznie na kanale 7 Nutrition. Z tej strony Fryta i Sajan. Krótko i na temat. Tak jest. Nic więcej nie trzeba dodawać. W kolejnym materiale z serii Road to Olympia. Ostatnio Fryta gościł u mnie w Toruniu. Dziś ja wpadłem na jego rewiry. Gdzie się znajdujemy? B2 Fitness Piotrowice. To tutaj trenuję. Tutaj, no fajna siłownia, nie? Tak, no już na pierwszy rzut oka robi naprawdę mega wrażenie. No i dziś przetrenujemy sobie mięśnie naramienne. A o szczegółach mojego poprzedniego startu i o tym, co planuję już niebawem, pogadamy w trakcie treningu. Zważcie tylko na to, że to jest zawodnik, który za trzy tygodnie w sumie startuje. Najchętniej to by siedział sam w siłowni, z nikim nie rozmawiał i tak dalej. Także szacunek, że w ogóle Cię chciał przyjechać, że robić trening i jeszcze gadać w trakcie treningu. Także ja Cię będę ciągnął za język. Dobrze. Ja wiem, że Ty najchętniej byś nie gadał, ale ja już tu ale jakoś... dla Ciebie i dla widzów zawsze chętnie się poświęcę. Zawsze od początku do końca pamiętajcie, zostańcie, bo nie wiadomo, co się zdarzy podczas treningu. Tak, i bez zbędnego przedłużenia. Lecimy z barami. Co na pierwszy ogień, panie Rafale? Na pierwszy ogień to trzeba się zabezpieczyć. Nie wiedziałeś o tym? Dobrze, to fakt. Ty młody jeszcze jesteś, to nie musisz się zabezpieczać. Póki co. No, no stary. Maszyna Schmidta, cały czas Schmidta, bo to tu okolice strzałkowa i tak dalej. Tu nie ma Smyfa, tylko jest Schmidt. Zrobimy sobie wyciskanie z klatki piersiowej. Tak jest. Ile serii, tyle ile uważasz. Dzisiaj tak będziemy mieszać trochę. Ja z racji tego, że mam ten recovery time, tak. Pięknie to brzmi, więc ja się za bardzo nie będę wysilał, aczkolwiek, kurde, no chociaż dzisiaj znam, mam chęć, nie? Znam Ciebie i po naszym ostatnim treningu, a wiem, że się skusisz na to, żeby przebierać te baleczki tak jak trzeba. Pomieszamy te nasze systemy dzisiaj, żeby znaleźć ten punkt taki wypośrodkowany Twojego i mojego treningu, więc bary. Tak. Myślę, że 4 serie sobie spokojnie nie zrobimy. Po prostu zajedźmy je. Zróbmy to jak należy. Dokładnie. Myślę, że zostaniemy sobie na tym ciężarze i zrobimy sobie jeszcze z 2 serie takie po 12. Żartujesz? Aha. Dołożymy. Dobra. Niezły kawalar z niego. Dyszkę? No. Ja wiem, że ty jesteś głodny, ale ktoś cię musi tu gonić. Dobrze, że idziesz na pierwszy ogień. Dobrze. Sprawdzimy. Fryta na patencie zawsze zaczyna od 1,25 i 2,5, żeby gryf ważył równe 20. Tak. Żeby mu tam później nikt nie powiedział, że stównica nie waży, nie? No tak, wiesz. Czujne oko widzów widzi wszystko. No, widzi zawsze widzi więcej. I widzi to najczęściej, czego nie powinno. Tutaj widać tylko tyle w kadrze, a tam widać wszystko. Tak jest. Także jest 20. Popatrz, dawaj, góra. Jeszcze. Nice. Tak jest. O kurde, słabym jeszcze. No to może nas teraz sponiewierać. Tak. Zrobimy sobie jeszcze jedną serię. Tą poprzednią potraktujemy jako pierwszą roboczą. Tak. Zrobimy sobie tutaj jeszcze jedną. Ja myślę, że nawet możemy jakiegoś szalonego dropa zrobić, tak żeby, wiesz, mocno dokrwić. Pewnie. Zaraz rzucimy. Złapiemy oddech. Tak jest. No a co, jeśli chodzi o mój pierwszy start, no to jestem po debiucie już. Słuchaj, backstage. Tak. Rozebrali się. Wiem, że się nie powinno sugerować tym, co widzimy za sceną, a to, co jest na scenie, ale... No, widziałem twoje story. Generalnie ten. Fajne i zabawne jednocześnie jest to, że w tej lidze pro, jak spotykamy się na tym pro meetingu, jest cały ten system ważenia i mierzenia, to nikt się nie rozbiera. Jakby ta ostateczna forma była jakąś taką, wiesz, tajemnicą, nie? Wszyscy wchodzą na wagę w ciuchach, więc w piątek tam jeszcze ciężko było powiedzieć, w jakiej są formie goście.
Natomiast w dzień startu, szczególnie właśnie już w momencie, gdy mieliśmy wychodzić na scenę, no to jest, robi to wrażenie, ale to zawsze robi wrażenie, bo zawsze siebie postrzegasz inaczej, a gości inaczej. Natomiast no, tutaj no, to był ewidentnie wyższy poziom. Ja myślę, że to było top 5, ty byłeś szósty. Tak. Ja myślę, że forma formą, ale myślę, że takie frycowe trzeba zapłacić. To tak jest, że to jest nowa twarz w Lidze Pro, tak. Inni już się pokazywali. To nie jest tak. Chyba tak, naprawdę by musiał być no, przepaść z formą i sylwetką, żeby zająć gdzieś tam topowe miejsce, jeżeli się pojawi po raz pierwszy zawodnik. No tak jest, no tak, no, tak musi to być, fakt. No to tak jest. No. Ponadto popełniłem tam dwa drobne błędy. Pierwszy był taki, że generalnie przebieg zawodów był perfekt. W sobotę, bo dzień poprzedzający mój start, odbywały się amatorskie zawody. Miały się zacząć o 10, punkt 10 się zaczęły, wszystko przebiegło pięknie, więc nic nie wskazywało na to, że w niedzielę będzie inaczej. No. W niedzielę miało być tak, że o 11 miały się rozpocząć zawody i moją kategorię miały się rozpocząć. No. Więc 10.30, przedtreningóweczka, już tam zaczynam pompowanie. Godzina 11. Komunikat. Nic się nie dzieje. Aha. W sumie start zawodów przeciągnął się aż o 40 minut. No. I jeszcze nie zaczęła moja kategoria, tylko 212, w związku z czym ja wyszedłem na scenę o 12.30, no, więc cały ten system mój pompowania troszeczkę się i potem nie wstrzeliłem, przestrzeliłem się, to fakt. No i druga kwestia to bronzer. Nie wziąłem pod uwagę tego, że ci Irańczycy, ci wszyscy tam, wiesz, Azjaci, mają nieco ciemniejszą karnację, ich bronzer, stary, to był taka gęsta maść, czarna dosłownie. Oni wszyscy na scenie byli po prostu czarni, bo było mega mocne oświetlenie. Okay. No i mój zestaw tego czyli overnighta, tak, plus zawsze ultrawana się totalnie nie sprawdził. Stary, ja byłem biały przy nich, nie? No. Ale zobacz, jakie to są szczegóły. Jest forma, jest wszystko, męczysz się. Na tym poziomie to już naprawdę wszystko ma znaczenie. Tygodniami gdzieś tam bronzer nie wypali i możesz mieć po jeszcze zawodach. Jeszcze co gorsza, nie? Później chciałem ratować sytuację, bo mi sędzia prowadzający powiedział, że mam nałożyć na siebie kolor. W ogóle, nie? Taki byłem biały. No wiesz, Tajlanda, tam wszyscy są opaleni. No. I chciałem ratować sytuację, jeszcze próbowaliśmy nałożyć kolejną warstwę, zaczęły mi wychodzić zielone plamy, także pod tym względem tam po prostu spaliłem. Myślę, że jakieś tam 2-3 oczka jeszcze były do zrobienia, aczkolwiek tak jak mówisz, to był pierwszy start, start na przetarcie, trzeba to frycowe zapłacić. Aha, teraz wiesz, co będziesz miał tak, do zrobienia. Dokładnie, więc nad tym trzeba popracować, no i... Powiem ci, że grzemie jeszcze w tobie, mo. Liczyłeś teraz kalory, czy nie liczysz, czy tylko po prostu wiesz? Nie, no, liczę, tego tyle, liczę. Tego tyle. Nie, już powrót, wiesz. Jak to jest? Generalnie w Tajlandii byłem w sumie ponad 2 tygodnie. No. Więc wiesz, zakładając, że to jest jeden start, miałem kończyć sezon. Trzymałem ichę, wszystko było fajnie, ale spróbowałem sobie lokalnego jedzenia. No. Wiesz, skłamałbym, gdybym nie powiedział, że nie wpadły jakieś lody. No wiesz, no, po to też zostajesz, nie? Ale żaden chamski, wiesz, obżarstwo, żaden mak, burger, jakieś tam pizza, nic tego typu, lokalne jedzenie. No. Ponadto trenowałem sobie tam normalnie, wiesz, już bez cardio. No i ta forma naprawdę taka fajna się przytrzymała i w zasadzie wróciłem od razu do swojej michy. No i pojechałem na konsultację z trenerem i totalnie spontanicznie podjęliśmy decyzję, żeby spróbować. No pewnie szkoda, wiesz, by było, nie? Tak w sumie się przygotować na jeden start, bo to jest naprawdę kupa roboty, kupa rzeczy. Poza tym niedosyt, wiesz, po tym pierwszym starcie, no po prostu, nie? Więc... No, jest już lista? Jeszcze chyba nie ma listy, nie? Nie ma listy do końca, ale... Ale szykuje się gruba impreza. No i dobrze. I o to właśnie chodzi. To jest cała kwintesencja tego startu. Tak jest. Dobra. Generalnie wróciłem z Tajlandii z wagoną 114 kg, więc elegancko. No i limit mam 109, jak pewnie też pamiętacie. Więc teraz nie będzie już większego problemu ze zrobieniem tego limitu. Mhm. Wróciłem do tych poprzednich makroskładników, czyli 350 białka, 50 tłuszczy i teraz mam 350 węgli w dni treningowe, 250 w dni treningowe. Mhm. Trenuję 5 razy w tygodniu, kręcę 45 minut cardio raz dziennie, codziennie. No a wracając do tych zawodów, na które się przygotowuję właśnie. No. To odbędą się one w Pittsburghu, w stanie Pensylwania, w Stanach Zjednoczonych. To takie topowe zawody, nie? Takie znane. I to już jest naprawdę... Mocne wydarzenie, bo stary, jeśli ktoś zaprasza na swoje zawody takie gwiazdy jak Big Ramy, który będzie tam gościnnie pozował, jak Brandon Kerry, jak Hunter Labrada, jak Nick Walker, a gościem specjalnym będzie król mojej kategorii, twojej również, Bumstead? Sam Chris Bumstead. Kurde. No to stary... Lecimy, Marcin.
Lecimy, musimy zrobić relację z tego. No właśnie, a propos relacji, bo naprawdę dostałem wiele wiadomości na temat tego, czy jakaś relacja z tych moich pierwszych zawodów się pojawi. No tam troszkę gdzieś tam musiałem się skupić na tym starcie, wiadomo, to był mój debiut. Natomiast teraz, poza tym, że będę wszystko relacjonował bezpośrednio na Instagramie Siódemki, to jeszcze zrobimy pełną relację, która pojawi się tutaj w tej serii Road to Olympia, z mojego pierwszego wylotu do Stanów na zawody, więc będzie z tego na pewno materiał. Oj, to będzie naprawdę cieszyło się dużą popularnością, sam już jestem ciekaw, już się nie mogę doczekać. Bo to takie fajne smaczki są, nie? Tak, to są fajne smaczki, no ludzie są też ciekawi, jak to wszystko wygląda od kuchni, także postaramy się naprawdę nagrać ciekawy materiał dla Was, a tymczasem lecimy z barami dalej. A no tak, faktycznie. Powalcz, 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 dawaj góra. Ekstra. Dobra, serio. Dobra. Ale odcięło. Niby dropser, ale nie czuć na łapach zmiany ciężaru. Zostawimy ten ciężar, bo po nas tutaj chłopaki już czekają. Tak. Także mamy ten luksus. A my przechodzimy dalej. I co? Zrobimy sobie coś na bok. Z nosy. Widziałem, że masz tutaj fajną maszynkę do tego. Zrobimy teraz. Dobra. Maszynka. Myślę, że też cztery serie, nie? Wejdą. Tak, myślę, że tak. To jest dlatego, jak mówisz, że nie dokładamy, to 80 kg mówię, to... Czyli już się humor poprawił. Nie, no wiesz, nie jest źle. Dobra. Tym bardziej, że porównuję się tutaj do ciebie teraz. Ja teraz, wiesz, taki wypuszczony, zdejmę koszulkę. Dawaj, dawaj. Zobaczysz, ile tam zleciało, ale... Którzy, to jest ten moment, gdzie nie lubię się rozbierać na tej siłowni, jak przyjeżdża Damian Kufa. Coś tam jeszcze zostało. Nie zostało. A, tu się... No, niech będzie ten nie da. Myszka Miki jest wściekła tu. Wiesz co, zapytam ci się, tak szybciutko. Pamiętam Instastory, jak Dariolka mówiła, że jeszcze trzeba doładować, dorzucić mięcha i tak dalej. I tak sobie myślę, kurde, na masie prawie 130 kg, 109 limit, gdzie tu ładować? Nie, wiesz co, generalnie jak później zobaczyłem te materiały, to wcale nie brakowało mi masy mięśniowej. No bo kurde. Nie chcę tutaj szukać usprawiedliwienia, broń Boże. Aczkolwiek jak później nałożyliśmy tą drugą warstwę bronzera, podszedłem lekko wodą, lekko mnie zamgliło. Już nie było tej takiej brutalnej wyrazistości. No. No i gdzieś tam wiesz, no to, że ten odcień tak odbiegał dość mocno od tego. Poza tym, albo tego nie będę mówił, ale... Co zostawić dla siebie. Tak. Ale no są takie kwestie, które po prostu gdzieś tam zaważyły. To była taka wypowiedź trochę w emocjach, może na bieżąco. Wiesz, człowiek na backstage'u myśli trochę inaczej. No. Zawsze się stawia trochę niżej niż wyżej. To jest nawet też dobre, nie? Generalnie gabarytu nie brakowało i... No kurde, i wiesz. No jak może brakować gabarytu? No wiesz, tak jest. Tym bardziej, że ten limit wszedłem tak praktycznie na styk, nie? No też właśnie, nie? No. Bo rozumiem, 109 limit. Waga 104, 5 kg zapasu. No. Mógłbyś mówić, że trzeba. O, Marcin kichnął, czyli prawda. To mógłbyś mówić wtedy, że no kurde, no te 5 kg by się przydało. No. Tu i tam, nie? No a tutaj jest. Generalnie można tam popracować, wiesz, gdzieś tam zmianą trochę proporcji i tak dalej. Tak, wiadomo. Skoczysz trochę, zejdzie na dół. No ale nigdy za dużo. Za dużo, no. Dobra. Ja się szykuję. No dobra, New York Pro. New York Pro. I zobaczymy, czy to ostatnie, czy nie ostatnie. No New York Pro nie, z uwagi na to, że jest 2 tygodnie przed moim weselem. A. W związku z czym odpuszczę. Jeśli decyduję się na ten wylot do Stanów, to są też kolejne, wiesz, koszty. No. Niemałe, nie? Także tutaj dzięki uprzejmości mojego sponsora ten wylot do Pittsburgha stał się w sumie rzeczywiście w zasięgu gdzieś tam. Pięknie. Bo nie powiem, że to już ten wylot do Tajlandii nie pochłonął kilkunastu ładnych tysięcy. To jest ta druga strona medalu, że rzeczywiście, no, żeby gdzieś tam wystartować, to nie jest to dobra, bo sobie wystartuję, bo chcę sobie wystartować, tylko no to... To już trzeba mieć naprawdę, wiesz, sporo gotówki odłożonej. No wiadomo, że to jest wylot, przygoda, gdzieś tam traktujesz to jako po części wakacje, bo to z tego też czerpię dużą przyjemność, że po samym starcie jest, wiesz, czas dla siebie, no. Fajnie spędzony czas z narzeczoną. Poznałem tam w sumie dwóch zawodników, z którymi startowałem. Myślałem, że nową narzeczoną chcesz powiedzieć. Dwóch Australijczyków. Ta rolka nie ogląda tego.
tak, którzy też byli z dziewczynami. No, tam razem trening robiliście też chyba, nie? Tak, trenowaliśmy razem, podróżowaliśmy razem, spędziliśmy fajnie razem czas w szóstkę, więc naprawdę fajnie też z takiego wylotu zawsze jakieś tam znajomości, wiesz, no, zostają, nie? No, to jest super w tych podróżach, tak, że spotykasz kupę ludzi. Dokładnie. Nowe znajomości i nowe doświadczenia. Dokładnie. I tak dalej. Dobrze. No to co, teraz pójdziemy... Jakiś tył? Lustro? Pójdziemy na tył, dobra. Tak, zrobimy sobie tył, może no, na hantlach, może gdzieś tutaj na ławce. Czy tam na tych linkach? Czy ewentualnie na linkach. No, no. Dobra, no to dobra. Pójdziemy to. I w kolejnym ćwiczeniu, trzecim już, teraz zaatakujemy tył, zrobimy coś na zasadzie face pulla z linką wyciągu i będziemy przyciągać sobie linki wzdłuż. Dobra. Ile tu zrobimy, to już powiedzieć co jak. Kolejne. Tutaj robimy sobie też 4 serie po 20 ruchów. Progresujemy z ciężarem. Już druga sprawiła naprawdę sporo kłopotu i fajnie jest poczucie pieczenie, palenie wręcz, bo tu naramienne są dość specyficzne, jeśli chodzi o tą kwestię. No to jest partia, którą lubię trenować najbardziej. Może dlatego, że kiedyś mi tych barków właśnie brakowało najbardziej. Teraz lubię najbardziej trenować nogi. Dlaczego? Sami sobie to powiedzcie. No, aż kurde. Jest, jest fajnie, co? Poli się jak w piecu w grudniu. O kurde, panie, jeszcze muszę poćwiczyć. Ekstra. Dobra, my lecimy do ostatniego. Ale zaraz tam lecimy dalej. Powiedz mi, bo oprócz tego, że sylwetka w Polsce, no i za granicą, no topowa, to oprócz tego u ciebie to idzie w parze, że ty jesteś, no kurczę, jednym z silniejszych kulturystów. No bo weźmy na przykład płaska. No. Jaki jest twój rekord? Wiem, że 200 kg na 8 ruchów w dwóch seriach, na jedno powtórzenie 115 na dwa ruchy. No, 215. 215, przepraszam. No, no i te 220 kiedyś podszedłem, ale no zabrakło niewiele. No. W każdym razie w ubiegłym sezonie masowym byłem na to gotowy, ale nie chciałem ryzykować, bo... Już teraz, już. Bo gdzieś te tam czasy wiadomo, minęły już. Dokładnie, tego bojów, szaleństwa młodzieńczego, no, wiesz, co chodzi. Trzeba jednak myśleć o tym, żeby się nie zerwać. Młodzieńcze, nie? Młodzieńcze. No stary, trzydyżki. Trzydyżki w tym martwy? Roku. Martwy? Ile? 260 w serii. No. No i siadł, nigdy jakoś tam nie szalałem z uwagi na problemy i z kręgosłupem, i z tymi kolanami. Ale ty to... bardziej, że długie giry, nie? Przecież ty jesteś wysoki. To. Tak, to aczkolwiek to... też nie szukam tłumaczenia w tych długich nogach czy długich rękach przy wciskaniu. No po prostu przysiad to jest gdzieś tam z tych trzech bojów moja najsłabsza strona. Aha. Z uwagi na to, że no miałem te problemy jednak z kręgosłupem, wiesz. Cieszę się, że masz chociaż jakąś słabą stronę. Dobra, jedziemy dalej. Ale nie będziemy to o tym mówić. No. Odkładam, ty bierzesz, lecisz do odciny. Odkładasz i tak lecimy na zasadzie takiego po prostu. Wiesz, że będziesz miał krótszą przerwę? Mam nadzieję, że nie. Znajdź?
Jedziesz, jedziesz, jedziesz. Dawaj do końca, jeszcze trzy ruchy. Okej, Łamie, kolka złapa. Pięknie. No i dobra. Beleczki przetrenowane, krótko zwięźle na temat. Finito. Konkretnie możemy przypinkę zrobić tutaj do widzów. Ja nie. Każdy tak ma, nie wiem, co jest zgrany. Każdy ma. Chodź, zrobimy, wiesz. Będzie ile do porównania. Stanę sobie trochę z przodu, to wiesz. Tak to wygląda. To i tak nic nie zmieni. Nie, słuchajcie, tak zupełnie poważnie. Zrobiliśmy fajny trening, bareczki przetrenowane. Tak jak wspomniałem wcześniej, vlog z mojego wylotu do Stanów będzie w pełni na kanale Seven Nutrition. Jeszcze w międzyczasie pojawią się na pewno jakieś materiały. Tymczasem ja pracuję dalej. 6-7 maja. Start, bądźcie czujni. A ja Tobie dziękuję za gościnę, za trening. Jak zawsze było bardzo przyjemnie. Dziękuję, że znalazłeś czas, że mnie odwiedziłeś. B2 Fitness Piotrowice. Tak jest. Kolejny odcinek pewnie już Olimpia. Zobaczymy. To pewnie już będzie ten vlog, nie? Zobaczymy. Może jeszcze coś gdzieś tam w międzyczasie nagramy, jakąś aktualizację, jak tam wygląda kwestia jedzenia, cardio. Może jakąś prezentację formy jeszcze przed wylotem. Zobaczymy. Z mojej strony życzę Ci powodzenia. Dziękuj, nie dziękuj, jak chcesz. Dziękuję, zawsze dziękuję. Myślę, że frycowe zostało zapłacone. Co będzie? Zobaczymy. Pokażesz na scenie, zadecydują sędziowie, a miejsce na ile też pozwolą rywale. Tak jest. A Wy okażcie wsparcie w komentarzach, łapki w górę, subskrypcje i ciśniemy z tym kanałem, żeby trafiać do jak najszerszej grupy ludzi. Zdrówka. Zdrowych. Pozdrowienia. Siemano. Do widzenia.